Na tej lekcji opowiem Ci, co to jest pogoda i jakie składniki ją określają. Pokażę Ci, jak powstają prognozy pogody, a na koniec porozmawiamy o ekstremalnych zjawiskach pogodowych. Zapraszam! Pogodą nazywamy chwilowy stan atmosfery w danym miejscu i czasie. Aby ją opisać, należy zaobserwować i pomierzyć poszczególne jej elementy, czyli temperaturę powietrza. Określa ona stan cieplny atmosfery, a do jej pomiaru służy termometr, który może być wyskalowany w stopniach Celsjusza, stopniach Fahrenheita lub w Kelwinach. Ciśnienie atmosferyczne, które mówi o tym, jaki nacisk wywiera słup powietrza na jednostkę powierzchni. Do jego pomiaru służy barometr, a jednostką, w jaką się je podaje, są hektopaskale. Wiatr. Tu ważne są dwa parametry. Kierunek, skąd wiatr wieje, np. z zachodu, a także prędkość, którą podaje się w metrach na sekundę lub kilometrach na godzinę. Parametry te mierzymy przy pomocy wiatromierza. Wilgotność powietrza, która świadczy o obecności pary wodnej w powietrzu, a do jej pomiaru służy higrometr. Mamy zatem wilgotność bezwzględną, wyrażoną w gramach na metr sześcienny, i wilgotność względną, podawaną w procentach. Zachmurzenie, rozumiane jako stopień pokrycia nieba przez chmury. Do jego określenia nie służy żaden przyrząd. Robi się to po prostu wizualnie, przyjmując, że 0 to niebo bezchmurne, a 8 to pełne zachmurzenie. Opady i osady atmosferyczne. Opady to produkty kondensacji pary wodnej, które powstają w atmosferze, a następnie opadają na powierzchnię Ziemi, np. w postaci deszczu czy śniegu. Do ich pomiaru służy deszczomierz, a wartości podaje się w milimetrach. Gdy opad wynosi przykładowo 1 mm, oznacza to, że 1 litr wody spadł na 1 metr sześcienny. Z kolei osady to rosa, szron, gołoleć i szać. Elementami pogody mogą także być inne zjawiska atmosferyczne, jak np. burze, mgły, zawieje czy zamiecie śnieżne. Prognozowanie pogody to określanie jej stanu i przewidywanie dalszego przebiegu. Stan poszczególnych składników pogody określa się, wykorzystując dane pochodzące z obserwacji i pomiarów meteorologicznych, ale także analizy aktualnych map czy zdjęć satelitarnych. Te wszystkie informacje spływają do biur pogody, gdzie się je analizuje, przetwarza i publikuje, na przykład w formie map synoptycznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w skrócie INGW, zajmuje się w Polsce badaniem pogody i to właśnie do niego należą stacje meteorologiczne. Z roku na rok dysponujemy coraz lepszymi i dokładniejszymi przyrządami pomiarowymi i wykorzystujemy bardzo precyzyjne symulacje warunków pogodowych. A mimo to pogoda dalej potrafi nas zaskoczyć, zwłaszcza jeśli chodzi o ekstremalne warunki pogodowe, które są niezwykle trudne do przewidzenia, np. potężne burze czy gwałtowne, porywiste wiatry. Spróbujmy opracować własną prognozę pogody dla Polski na następny dzień na podstawie przykładowej mapy synoptycznej z 28 czerwca 2018 roku. Zacznijmy od przeanalizowania rozmieszczenia układów barycznych. Widzimy dwa duże układy baryczne. Jeden znajduje się nad Morzem Północnym i jest to wyż, o czym świadczy literka W. A drugi jest to niż, oznaczony oczywiście literą N, nadciągający z nadpółwyspu Bałkańskiego. Dlatego zapiszmy. 28 czerwca 2018 roku Polska znajdowała się pomiędzy dwoma układami barycznymi. Wyżem znad Morza Północnego i niżem z nadpółwyspu Bałkańskiego. W kolejnym kroku próbujmy przeanalizować rozmieszczenie mas powietrza, a są to ogromne ilości powietrza charakteryzujące się określonymi właściwościami, takimi jak temperatura czy wilgotność. Na naszym kontynencie najczęściej mamy do czynienia z zimnymi masami powietrza arktycznego, masami powietrza polarnego, które to występują w dwóch odmianach, bardziej wilgotnej morskiej i suchej kontynentalnej. I w końcu mogą to być ciepłe masy powietrza zwrotnikowego. Jeśli zerkniemy w legendę, zauważymy, że masy powietrza oznacza się następującymi symbolami literowymi. Północny wschód Polski to powietrze polarne morskie, a nad południowo-wschodnią Polską mamy powietrze zwrotnikowe. Zapiszmy wobec tego odpowiedź. Nad Polską zalegały dwie masy powietrza. Powietrze polarne morskie oraz powietrze zwrotnikowe. Przeanalizujmy rozmieszczenie frontów atmosferycznych. A chodzi o strefę przejściową znajdującą się na styku dwóch mas powietrza o różnych właściwościach. Wyróżniamy fronty chłodne, które tworzą się, gdy nad obszar z zalegającym ciepłym powietrzem napływa powietrze chłodniejsze. W efekcie temperatura powietrza obniża się, a dodatkowo dochodzi do gwałtownych opadów i burz. Z kolei fronty ciepłe powstają, gdy nad obszar z zalegającym chłodnym powietrzem napływa powietrze cieplejsze. W rezultacie temperatura powietrza wzrasta i występują długotrwałe opady.
Z mapy możemy odczytać, że nad Polską znajdował się wtedy ciepły front atmosferyczny, a te niebieskie kropki występujące na południu Polski to zgodnie z legendą opady deszczu. Zapiszmy odpowiedź. Nad Polską znajdował się ciepły front atmosferyczny i występowały związane z nim opady deszczu. Przeanalizujmy wspólnie kierunek i prędkość wiatru. Zerknijmy do legendy. Kierunek wiatru oznacza się kółkiem z kreską, a jego siłę dodatkowymi kreseczkami odchodzącymi na boki. Na północy Polski wiatr wiał z kierunku północnego, a na wschodzie z kierunku północno-wschodniego. W obu przypadkach jego prędkość to 7,5 metra na sekundę. Zapiszmy odpowiedź. Na obszarze Polski dominował wiatr umiarkowany z dwóch kierunków, północnego i północno-wschodniego. Prędkość wiatru wynosiła 7,5 metra na sekundę. Musimy jeszcze ustalić rozkład temperatur powietrza. Znów zerkamy do legendy i widzimy, że temperatury oznaczono w ten sposób i są to wartości podawane w stopniach Celsjusza. Nad Polską mamy 20,6 stopnia Celsjusza oraz 25,5 stopnia Celsjusza. Zapiszmy odpowiedź. W północnej części Polski wartość temperatury powietrza wynosiła 20,6 stopnia Celsjusza, a w środkowej 25,5 stopnia Celsjusza. To zdjęcie satelitarne także zrobiono 28 czerwca 2018 roku. Na jego podstawie spróbujemy przeanalizować zachmurzenie. Widzimy, że Polska jest wyraźnie podzielona na pół, jeśli chodzi o występowanie chmur. Zapiszmy odpowiedź. 28 czerwca chmury nie występowały jedynie nad północną częścią Polski. Nad pozostałą częścią zachmurzenie było duże, co miało wyraźny związek z występowaniem ciepłego frontu atmosferycznego. Spróbujmy zatem zebrać te wszystkie informacje, jakie zdobyliśmy, analizując zarówno mapę synoptyczną i zdjęcie satelitarne, a następnie ustalić prognozę pogody dla Polski na następny dzień, czyli na 29 czerwca 2018 roku. Polska nadal będzie znajdować się pod wpływem dwóch układów barycznych – wyżu znad Morza Północnego i niżu znad Półwyspu Bałkańskiego. Ciepły front atmosferyczny będzie ustępował. Z tego powodu na obszarze całego kraju spodziewany jest spadek wartości temperatury powietrza oraz zmniejszenie prędkości wiatru. W południowej części kraju pogoda poprawi się. Niebo będzie mniej zachmurzone, a opady deszczu mogą występować jedynie lokalnie. Na koniec kilka słów o burzach. Gdy oglądasz ten film, na całej naszej planecie szaleje około 2000 burz. To, że powstają, ma związek z rozwojem ogromnych chmur kłębiastych, tzw. cumulonimbusów. Ich wysokość może sięgać nawet kilku kilometrów. Burzom towarzyszą zwykle intensywne opady deszczu lub gradu. Grad może być szczególnie niebezpieczny, gdyż są to bryłki lodu mające średnicę większą niż 0,5 cm. Na ziemię spadają z prędkością do 160 km na godzinę i mogą powodować duże straty materialne. Oczywiście burze to także pioruny, widoczne jako rozbłyski światła i towarzyszące im grzmoty, których dźwięk można porównać do startującego samolotu odrzutowego. Zapamiętaj najważniejsze. W stacjach meteorologicznych dokonuje się obserwacji i pomiarów podstawowych elementów pogody. Temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, kierunku i prędkości wiatru, wilgotności powietrza, wielkości opadów atmosferycznych oraz wielkości zachmurzenia. Prognozowanie pogody polega na określaniu jej stanu oraz przewidywaniu dalszego przebiegu. W biurach pogody powstają mapy synoptyczne, które wykorzystują dane pochodzące z obserwacji i pomiarów meteorologicznych oraz analizy map i zdjęć satelitarnych.